Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery Kamila Jóźwiaka w FIFA 20. Mamy już zapewnione mistrzostwo Portugalii, dzisiaj gramy ostatni mecz ligowy i finał Ligi Europy z Manchesterem United. Tabela ligowa wygląda pięknie i to od nas będzie zależeć, kto ligę skończy na drugim, a kto na trzecim miejscu. Gramy przed własną publicznością i chcemy pięknie zakończyć ten sezon ligowy. Zaczynamy pierwsze spotkanie. Dobrze, tutaj do środka Gabriel, Seferović wyczekał Jóźwiaka, Kamil Jóźwiak dynamizuje tą akcję, jest już w polu karnym, Jóźwiak dogrywa, ale niepotrzebnie, uderzenie byłoby lepszą decyzją. Bramkarz wznawia grę do Jóźwiaka, ten ładnie podaje do Gabriela, ten zastanawia się co zrobić i dalekim przerzutem uruchamia Rafę, czy ten to opanuje na spokojnie. Dośrodkowanie Poulsen, no ale niestety strzał prosto w Maximiano. Luis do środka, jest tutaj Dumbia, jeszcze odegranie, Luis i pięknie Odysseas Vlahomidos. Cóż za interwencja naszego greckiego fenomenu, z nim można góry przenosić. Jóźwiak dobrze tutaj zagrał, Rafa, jeszcze podaje na Poulsena i Maximiano wygrywa ten pojedynek. Cóż za postawa argentyńskiego bramkarza, raczej portugalskiego przepraszam, który broni wszystko co się da. Gabriel, jest tutaj Poulsen, zastanawia się co zrobić, Gabriel do Jóźwiaka, to może być piłka meczowa, Jóźwiak dograł i Poulsen na 1-0, Jóźwiak mógł uderzać, ale pomyślał i fantastycznie dograł, a my wygrywamy ostatnie spotkanie ligowe 1-0, notując asystę przy decydującej bramce, ocena meczowa 9,1 mówi sama za siebie, był to kapitalny występ Polaka, no i jak zawsze spełniliśmy pokładane w nas nadzieje. Jeśli chodzi o statystyki meczowe, no to były lekko na naszą korzyść, chociaż delikatnie mówiąc nie było to najciekawsze spotkanie w historii. Zostaliśmy piłkarzem meczu w ostatniej kolejce ligowej, bardzo mnie to cieszy i to był fantastyczny sezon w wykonaniu Benfiki. Przechodzimy dalej, no i zobaczmy ligową tabelę, jak to się wszystko prezentuje. Benfica pierwsza, Porto drugie, Sporting trzeci, Braga na czwartym miejscu, piąta, Victoria Guimarães. Zobaczmy kto jest na samym dnie. Bo to też jest zawsze interesujące, kto okupuje te ostatnie lokaty. Widzimy Gil Vansant 17, Deportivo Aves na 18 miejscu. Zobaczmy statystyki zawodników. Mane królem strzelców, ale nie, to nie jest ten Mane z Liverpoolu. Jeśli chodzi o asysty, Viet to tutaj minimalnie wygrał z Jóźwiakiem. No ale Viet miał 16 spotkań rozegranych więcej i jedną asystę więcej. Więc nasze statystyki i tak robią wrażenie. Najwięcej czystych kąt Vlahomidos. A teraz przygotowujemy się do finału Ligi Europy, a w międzyczasie dostajemy powołanie do reprezentacji od wuja Brzęczka, więc to nie jest ostatni odcinek. Będzie jeszcze jeden z Euro 2020 w wykonaniu naszej reprezentacji, gdzie oczywiście damy z siebie wszystko, by powalczyć na tym wielkim turnieju. Mamy w grupie Finlandię, Rosję i Szwecję. Powiedzmy sobie szczerze, jest to łatwa grupa. Po wyjściu z grupy będzie ciężej, bo trafimy pewnie, jeśli awansujemy na kogoś z dwójki, Niemcy, Hiszpania. Pozostałe grupy wyglądają dużo ciężej, więc my mieliśmy mega dużo szczęścia w losowaniu i wylosowaliśmy najprostszą grupę na tym turnieju. To trzeba wykorzystać. Zobaczmy w ogóle jak prezentuje się nasz skład powołany na zbliżające się oczywiście Mistrzostwa Europy. Patrzymy. Szczęsny, Drągowski, Skorupski, Bednarek, Piszczek, Czerwiński, Rybus, Kamiński, Glik, Walukiewicz, Reca, Kędziora, tak, Frankowski, Góralski, Linetty, Jóźwiak, Zieliński, Krychowiak, Klich, Kądzior, Grosicki, Lewandowski, Milik. No więc bardzo podobna kadra jak zwykle jest powoływana na Euro, tylko tutaj akurat brakuje Krzysztofa Piątka, a my szykujemy się do finału Ligi Europy. Ostatni mecz w barwach Benfiki, dajmy z siebie wszystko, by spektakularnie zakończyć ten sezon. Zaczynamy to widowisko. Benfica rozpoczyna to spotkanie. Poulsen, Gabriel, Jóźwiak się dobrze ustawia, otrzymuje podanie od Rubena, Jóźwiak dalekie podanie, Weigl na spokojnie to przechwycił, Poulsen bardzo źle, ale szybko odzyskał piłkę, Vinicius piętką, Jóźwiak antycypował jego zamiary, Kamil Jóźwiak na pole karne, Gabriel, ostry kąt, Gabriel czy poda, jednak uderzył i mamy 1-0, asysta Jóźwiaka, ależ wykończenie Gabriela, ta inteligencja, wyczekał moment, by uderzyć w optymalny sposób. Dobrze Jóźwiak, wypuszcza kolegę z zespołu, Julian Weigl uderzył, ale De Gea z takim strzałem niestety musiał sobie to poradzić. Niemiec powinien to zrobić zdecydowanie lepiej. Mamy jeszcze rzut rożny.
Wrzutka na pole karne Rafy. Jest tutaj Ciro Immobile. I mamy kolejny rzut rożny. Czy tym razem wykonamy lepiej ten stały fragment gry? Długo Rafa się zastanawia, dośrodkowuje. De Gea podbija tą piłkę. Tavares do Jóźwiaka, ten strzela i kapitalny wybrok Ciro Immobile, który, jak widać, z napastnika zmienił się w obrońcę. Paul Pogba. Pogba straci piłkę, tak jest. Jóźwiak świetnie zagrał. Vinicius do Jóźwiaka. Kamil Jóźwiak ma opcję do podania i wybiera Paulsena. Yusuf Paulsen może odegrać do Polaka i tak się dzieje. Aj, gdyby nie Wan-Bissaka, to mielibyśmy drugą asystę. Karim Belarabi. Jóźwiak walczy w defensywie. Kamil Jóźwiak to blokuje, tak jest. Walczymy z poświęceniem zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. Tavares czeka na Jóźwiaka, ten bardzo ładnie obiega. Tym razem Polak w roli skrzydłowego. Kamil Jóźwiak dośrodkowanie na punkt. I Vinicius chybił. To powinno być 2-0. To powinien być gol do szatni. Tavares, Rafa. Tavares jeszcze odegranie. Tarabt. Dojrzał Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak ładnie tutaj drybluje. Piłka na prawej nodze. Strzał zablokowany. I niestety United w posiadaniu piłki. I tutaj widzimy spokojnie rozgrywają Ciro Immobile. Fernandez wycofuje tą piłkę. Wan-Bissaka. Paul Pogba. Jest tutaj Fernandez. 70. minuta spotkania. Paul Pogba, Fernandez. Dwójkowa akcja tych zawodników, ale podanie Fernandesa na poziomie ekstraklasy. Jest tutaj Fernandez. Wchodzi w dribbling. Fernandez. Jóźwiak stara się mu odebrać piłkę. I udało się, ale tylko na moment. Fernandez jeszcze walczy. Znowu przegrywa, ale ostatecznie wygrywa. No tak powiedzmy sobie szczerze, lekki ping-pong. Rashford. Dośrodkowanie. Odysseas zbija tą piłkę w bardzo ważnym momencie. To może być kluczowa interwencja dla tego spotkania. Widzimy 87. minuta. Lindelof nawet atakuje. Wycofanie piłki Wan-Bissaka. Jeszcze raz Szwed przy piłce. Nie wiem, co on robi w ataku, ale już jak przecina jego podanie. I to jest najistotniejsze. I ostatecznie wygrywamy Ligę Europy. Asysta przy decydującej bramce Gabriela. Mogły być nawet lepsze liczby, gdyby na przykład Vinicius wykorzystał nasze podanie, albo gdyby raz tam nas nie zablokował bardzo ładnie Wan-Bissaka. Ale najważniejszy jest triumf drużyny. My również zagraliśmy na bardzo wysokim poziomie. Tutaj powtórka bramki Gabriela. Ładnie obrócił się z obrońcą na plecach i uderzył tak, że De Gea, mimo że był dobrze ustawiony, nie dał rady interweniować. Widzimy tutaj ocena meczowa 8,1, to nam raczej nie da zawodnika meczu. Asysta przy bramce oczywiście Gabriela. Tutaj można jeszcze raz zobaczyć to trafienie, inteligentne podanie Jóźwiaka, jeszcze lepsze zachowanie Gabriela i piękny strzał. No i cieszmy się, mamy Ligę Europy, zdobywamy europejskie trofeum. Jeśli chodzi o... chyba może jednak będziemy zawodnikiem meczu, kto wie. Widzimy tutaj bardzo pozytywnie oceniony nasz występ, zdecydowanie dominowaliśmy w tym finale, dając z siebie wszystko i było warto. Zobaczmy, może jednak zostaniemy piłkarzem meczu. Tak jest, udało się, zostajemy graczem tego spotkania. No i pięknie. Pięknie kończy się ta nasza przygoda w klubie, jeśli chodzi o tą karierę. No i nic nie pozostało nam więcej, jak przejść dalej i cieszyć się z triumfu w Lidze Europy. A tutaj będzie już tylko oficjalne potwierdzenie, że to trofeum jest nasze i nikomu go nie oddamy. No i co? Kończymy nasze zmaganie, jeśli chodzi o Benfica. Był to bardzo owocny transfer. Fernandez z Manchester United, królem strzelców Ligi Europy, 15 bramek w 15 meczach. Kosmos. Do tego został wraz z Lopesem najlepszym asystentem. A jeśli chodzi o czyste konta, to króluje De Gea. Manchester United ma wszystkie indywidualne statystyki na bardzo wysokim poziomie, ale zespołowo okazali się być od nas gorsi. Jeśli chodzi o tą karierę, 46 spotkań, 37 zwycięstw, 9 remisów, 0 porażek, 21 bramek i 27 asyst. Wow, to są naprawdę dobre liczby. W Lechu 20 spotkań, 11 goli, 12 asyst. Pięknie wygląda to w klasyfikacji kanadyjskiej. A w Benfice 26 spotkań, 10 goli, 15 asyst. Te liczby również robią wrażenie. No i co? Co tu jeszcze można pokazać? To jest bardzo dobre pytanie. Jeśli chodzi o nasz status w zespole, to mamy rolę w składzie rotacyjna, formę doskonałą, no, pozycje LP i PP, no ale trener nas wystawiał na SPD, taka jego wola, widać wymyślił dla nas taką pozycję, no i co zrobić, jak nic nie zrobić. Widzimy tutaj tarczę Portugalii, wygrywa Braga, pokonując w finale Rio Ave 2-1, super puchar dla Liverpoolu, czyli klasyczne rozstrzygnięcie, praktycznie oni zawsze to trofeum zdobywają. A jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to też wygrywa Liverpool, pokonując w finale FC Barcelonę. My się cieszymy, że Ligę Europy wygrała Benfica.
i do tego oczywiście dołożyliśmy Mistrzostwo Portugalii, no i tą wspomnianą wcześniej Ligę Europy. Jeśli chodzi o tą przygodę, powiedzmy, w klubie, to by było na tyle, bo tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, EA Access wychodzi już, jak się nie mylę, 1 października, więc do tego czasu chcę zamknąć wszystkie serie z FIFA 20 i nie mam czasu, żeby rozegrać drugi sezon kariery Kamilem Jóźwiakiem. Zostanie nam jeszcze przygoda na Euro. No a potem, jeśli chodzi o regularne serie, to widzimy się w FIFA 21. Do premiery tej gry, czy tam do startu w EA Accessie, zostało już naprawdę niewiele czasu. No i co? Trzeba pozamykać wszystko związane z FIFA 20, by móc się bardzo dobrze bawić w FIFA 21. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie. No i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!